Witajcie na kanale Made for Fun, czyli w społeczności poświęconej ciekawym rowerom, w szczególności Marine Bikes. Ja jestem Piotrek i postaram się Wam przybliżyć, na czym polega ta marka, co jest specyficzne w tych produktach oraz co może się Wam najbardziej tam podobać. Będę tutaj prezentował m.in. rowery, ale też i różnego rodzaju akcesoria i rozwiązania. Made for Fun to jest m.in. grupa na Facebooku stworzona, gdzie możecie się dzielić swoimi opiniami, wymieniać się zdjęciami. Tam również będą konkursy z nagrodami za najciekawsze zdjęcie. Made for Fun to nie tylko grupa. Made for Fun to również sklep z gadżetami związanymi z marką Marine. Bardzo często nas pytacie o to, gdzie można kupić tego rodzaju czapeczkę, jak mam na głowie, czy też bluzę, bo sami chcielibyście się identyfikować z tym brandem. Cieszy nas to ogromnie, dlatego też zapraszam Was na stronę madeforfun.pl. Tam między innymi znajdziecie takie czapeczki w kilku rodzajach kolorów i w kilkunastu wzorach tego typu bluzy, ale nie tylko. Zobaczcie sami. Mam tutaj przy sobie kilka sampli, które udało mi się ściągnąć, żeby Wam zaprezentować. To jest między innymi bluza dwukolorowa z kapturem, kilka wersji kolorystycznych, bluza dla pań w kilku też wersjach kolorystycznych, w dedykowanych dla pań kroju. Są też wersje bez kaptura oraz rozpinane. T-shirty wszelkiego rodzaju dla pań, zarówno z ramionczkami, czy też bez. T-shirty klasyczne. T-shirty określane mianem premium, czyli z bardziej oddychającej bawełny, takiej mocniejszej. Kolejny przykład klasycznego t-shirta. Koszulka sportowa, może być ona na rower, na boisko. Tak ogólnie mogą być wszelkiego rodzaju aktywności w niej robione, która będzie Wam lepiej oddychać. Ona ma strukturę dry power. Bawka, którą można założyć, wiadomo, na szyję, czy też pod kask. Ale wiele innych produktów, które mogą Wam towarzyszyć w codzienności, od kufli do piwa, przez pluszowe maskotki z logotypem Marina. Napiszcie proszę, co byście chcieli jeszcze do tego sklepu wprowadzić, a ja postaram się to zorganizować, jeśli będzie wystarczająco duże zainteresowanie. A na koniec chciałbym Was prosić o kliknięcie subskrypcji i dzwoneczka. W ten sposób będziecie cały czas na bieżąco z wszelkimi informacjami, które tutaj będę publikował. Hej!